Karate Center Nashi. Itotsu. Karate wa Sensei Nari. Itotsu. Mumo Kokoro. Itotsu. Mitsu no Kokoro. Tsuki no Kokoro. Karate urzekła mnie egzotyka, w ogóle ta oryginalność ruchów, no Japonia, prawda, to było coś, samuraje i tak dalej, kojarzyło się niesamowicie, wtedy już trochę znaliśmy filmy Akira Kurosawa, na szczęście, a drugi aspekt to aspekt praktyczny, samoobrony. Ja byłem dość silny, wysportowany, więc chciałem się nauczyć jakiejś takiej praktycznej samoobrony, żeby no, instynktownie reagować troszeczkę, prawda? Wychowywałem się na Pradze, to dość niespokojna dzielnica. Hey! Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to książki. Dostałem w prezencie przedwojenne książki o jiu-jitsu, polskie. I tak zacząłem ćwiczyć jiu-jitsu z kolegami, praktykować. I później właśnie na międzynarodowych targach książki, byłem zawsze fanem książek, trafiłem na książkę niemiecką, gdzie było i jiu-jitsu, i karate. No i wtedy już na serio zainteresowałem się karate. Zacząłem samodzielne treningi, ale to nie było YouTube'a tak jak teraz, prawda? Nie było 100 kanałów telewizyjnych, nic nie można było wywęszyć, nie było internetu. Japończycy nas nie odwiedzali, my nie mogliśmy wyjechać do zachodniej Europy, a co dopiero do Japonii, prawda? Nawet nie chodzi o pieniądze, chodziło o paszporty. Na szczęście mój ojciec powiedział swojemu koledze w pracy, że syn się zainteresował karate i kolega miał rodzinę w Anglii, powiedział, a to ja poproszę, może mu z Anglii przyślą jakąś książkę. I przysłał mi książkę, to była Gichina Funakoshi, książka najsłynniejsza w tamtych czasach, Kyohan Karatedo, czyli podręcznik karate. Od razu trafiłem na najlepszą książkę. Dzieciństwo znacznie się różniło od dzieciństwa moich tam przyjaciół, rówieśników i tak dalej, ale no, niejednokrotnie to było coś, czego oni mi zazdrościli. No, to jednak jest trochę kłopotliwe, jak tam tata przynosił pracę do domu zawsze, no i jest taki naturalny wybór, albo się człowiek w to włącza, albo jest w zupełnej opozycji. Mnie się spodobało i myślę, że jest w tym duża zasługa taty. Dobrałem sobie takie grono kolegów, jeden z nich jest teraz generałem lotnictwa nawet, prawda? Jeden był kulturystą, drugi judo ćwiczył, to byli sportowcy. Jeden uprawiał zapasy, przeważnie rok, dwa lata ode mnie starsi i w sześciu trenowaliśmy na Gocławiu na lotnisku. Wtedy nie było tam osiedla, tylko pola, lotnisko, codziennie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Naprawdę codziennie, z sobotą i niedzielą spotykaliśmy się, co najmniej godzinę ćwiczyliśmy. Staramy się propagować styl, nowy styl karate w Polsce. Styl ten jest bardzo oryginalny i opiera się na dwóch podstawowych stylach pochodzących jeszcze z Okinawy karate. Na dynamicznym shotokanie i na twardym, siłowym stylu gojuri. No i z tych treningów pomału
coś się zrodziło. Dowiedziałem się, że Leszek Drewniak w ognisku TKKF za Żelazną Bramą uczy karate. Zgłosiłem się, zacząłem ćwiczyć z kolegami. To były początki karate. Nas było kilku, kilkunastu w całym województwie, prawda? Znaliśmy się, po pewnym czasie znaliśmy się wszyscy z Polski, bo nas było kilkudziesięciu w całej Polsce. Życie z takimi panami zmusza, żeby się albo tym samym zainteresować, albo po prostu, nie wiem, zwariować. Więc wybrałam to pierwsze, zainteresowałam się i razem z nimi ćwiczę. Mekon pomryn gantosu, czy i ciwi. Gap tam nam. Oton. Jeżeli się naucza, to tak jak mówiłem, największa satysfakcja, siła w ogóle nauczyciela jest w uczniach. Oczywiście ja mam okresy też zniechęcenia, bo na treningu staram się naprawdę przekazywać wiedzę. Ja to traktuję jako pewną umiejętność, sztukę. To nie jest tak jak z koszykówką, że słuchaj chłopcze, jesteś za niski, więc cię do sekcji nie przyjmiemy, prawda? Czy w ciężarach tego szczupłego nie nadajesz się. Tu się każdy nadaje. To jest pewna umiejętność, sztuka wojenna kiedyś, a teraz sztuka walki, ale w sensie takim pozytywnym, już nie bez koneksji groźnych. To jest coś, co ja staram się przekazać. Karate bardzo dużo wniosło do mojego życia. W większości tych rzeczy korzystam do dzisiaj i wiem, że będę korzystał już zawsze. Karate bardzo mocno przyczyniło się do nauki koncentracji, do budowania świadomości swojego ciała. Są bardzo ważne rzeczy teraz w zawodzie, który wykonuję. Najbardziej mnie denerwuje powierzchowność jakaś, rezygnowanie nieraz utalentowanych uczniów z błahych powodów. Bo oczywiście są osoby, które przerwały ze względów zdrowotnych, wyjechały gdzieś na studia i wróciły do mnie po latach. To jest największa satysfakcja. Ale generalnie takie rezygnowanie bez powodu jest no, dziwne dla mnie niekiedy, a czasy mamy takie dość powierzchowne, więc ja cały czas mówię, że karate to jest jak sztuka zegarmistrzowska. Tu jest precyzja, tu jest pewna systematyka potrzebna, a w obecnych czasach troszeczkę mamy taką powierzchowność, wszystko jest takie zagubione. Na Hanshiego Tomasza Piotrkowicza. Dziękuję bardzo. Wielu no 150 parę, jeżeli dobrze widzę. Tak. Wielu obecnych i kilku nieobecnych osób. Ale też ludzie typu właśnie Waldemar Nogalski, 8 dan z Poznania, Maurycy Wawrzyniak, no prekursorów karate z innych miast. Tu chciałem powiedzieć, że miało być ich kilku, ale no niestety właśnie choroba bądź jakieś obowiązki przeszkodziły. Też jest trochę z naszego klubu, z Starej Gwardii, nie tylko Michał, także się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję. Co? Nie będę wyciągał tej. Tam też jest bardzo wiele osób teraz ćwiczących na co dzień. To jest ten miecz od Misza Jamanaki, ten długi miecz? Nie, to jest długi miecz od uczniów. To jest dodatkowy prezent, nie tylko dyplom, ale i takie miecze nazywają Odachi. Długi miecz. Pięknie. Bardzo dziękuję. Ja cały czas mówię na treningach. Słuchajcie, ja was nie szkolę jako aktorów. Wy nie macie udawać praktyka sztuk walki. Wy macie być praktykiem sztuk walki.